spotykamy się przed dziełem międzyfortowym Kobylany 1. Jest to miejsce historyczne dla nas. Organizujemy tutaj m.in. wydarzenie kulturalne. No i dzisiaj startujemy właśnie z rajdem rowerowym. Rajd rowerowy szlakiem trzech kultur. W tym roku, tak go nazwaliśmy. Biorą udział dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze. Ogólnie jest to rodzinny rajd. Są osoby z Terespola, z Białej Podlaskiej i z miejscowości z gminy Terespol również. Trasę zaczynamy właśnie tutaj z poddziała międzyfortowego Kobylany 1. Kierujemy się w stronę Krajowej Dwójki. Tam jedziemy ścieżką rowerową do stacji benzynowej. Następnie zjeżdżamy na Krajową Dwójkę, kierujemy się do Michalkowa. A z Michalkowa już tak zwanym wałem jedziemy w kierunku Murawca, Żuków, tam mamy przystanek nad Bugiem. Następnie jedziemy do Kostomot, również kolejny przystanek u księdza Piotra. Następnie, a i tam ognisko mamy również. Później jedziemy do Dobratycz, tam odwiedzimy cerkiew i cmentarz w Dobratyczach. Przedostatnim punktem jest Zastawek, Mizar Tatarski. A następnie wracamy tutaj już na dzieło. Trasa wynosi około 36 km. Mamy teraz drugą edycję rajdu. Organizowaliśmy wcześniej inne trasy, natomiast mi się wydaje, że po prostu turystyka rowerowa obecnie zaczęła się rozwijać tak może od 19 roku. Między innymi grupy w Białej Podlaskiej, przecież rowerowa stolica Polski zobowiązuje, prawda? No i dlatego właśnie ta turystyka się rozwija. No to z ciekawości podpytam, czy Terespol też kręcił dla Białej? Gmina kręciła, pracownicy urzędu mieli założoną grupę, także zainteresowanie było. Dziękujemy, tak jak to złoto jest częściowo też i waszym sukcesem. No niewielkim tam może ułamkiem procenta, ale tak. Rajd organizujemy wspólnie z grupą rowerową Terespol, której przewodniczy Konrad Królik.
Thank you.